Witam was serdecznie, mordy. Dawno tu nie było mi na tym live, więc postanowiłem przy porannym palcu podpowiadać na wasze pytania. Co tam, mordy? Co się dzieje? What's good? Widziałem, mordo, to jest stara wersja. Nic nie warta. Nowa wersja, mordo, jest takim gościem, że śmiem twierdzić, że kupkę zrobicie, jak usłyszycie. Ja trochę, mordy, jestem nieogolony, zapiziały. Nie miałem nawet czasu pójść do fryzjera, bo w piątek graliśmy dwa koncerty. Wczoraj jeden, dzisiaj jeszcze jeden gramy. Malik, jaka była twoja pierwsza prawdziwa robota? Taka moja pierwsza prawdziwa robota, gdzie pracowałem dla kogoś, była chyba praca w shisha barze. Rozpalałem shisha, mordo. I podawałem napoje do stołów. I pamiętam, jak wracałem zawsze z tej pracy, to kurwa, cały śmierdziałem. Cały śmierdziałem tym tytoniem, tym wszystkim. Jeszcze jest, nie wiem jak to jest w Polsce, ale w Niemczech, jak się tam pracuje, to się ma obowiązek rozpalać te shisze klientowi, więc wyobraźcie sobie, jak muszą płuca działać, albo samopoczucie, w zasadzie i głowa, po całym dniu rozpalania shiszy. Doc Boutique. Siemasz, Doc Boutique. Słuchajcie, mordy, followujcie wszyscy Doca. To jest moja morda, która mnie zaopatruje w Warszawie, w trampki często bardzo. I mega polecam. Jest to też przede wszystkim ziomeczek z Wrzeciona, który chociażby z samego faktu tego, że jest Wrzeciona, trzeba supportować. Mordo, to ołów to jest stara wersja. Kupkę mogą zrobić. Poza tym, nawet i dobrze, Kanye'ego Westa cała płyta była przed premierą na streamingach. I może to jakoś hype wyteguje i będziecie chcieli szybciej ten utwór. Mogę wam powiedzieć, mordy, tyle, że ta płyta, którą dla was szykuję, ja sam w swoim odczuciu śmiem ją nazwać swoją najlepszą płytą i myślę, że level up będzie. A dziękuję bardzo, że się miło mnie słucha. Słuchajcie, mordy, zadajcie pytania jakieś, jakie macie. Zaraz wam co nieco opowiadam jeszcze. W ogóle wczoraj, mordy, byłem na koncercie youtuberów. Byłem tam i spotkałem tam też moje mordy z My Music, którzy też to organizują. I powiem wam szczerze, mordy, trochę zetknąłem się ze smutnym faktem tego, że siedziałem sobie tam za sceną i próbowałem skumać to zjawisko, właściwie tą muzykę. Jakby abstrahując od treści, które są w tej muzyce, skupiałem się tylko na samym flow i na jakby samym wydźwięku muzycznym. I powiem wam, że to wcale nie brzmi inaczej od obecnych hitów przez artystów hip-hopowych wykonywanych. Była duża tendencja, jakby w utworach słyszę, że po prostu no, są inspirowani polskim hip-hopem. I teraz pytanie jest zastanawiające o tyle, że kondycja chyba tego obecnego hip-hopu w Polsce, kurde. Wiadomo, że ludzie tacy jak na przykład Team X czy chociażby ekipa też się wzorują muzycznie na pewnych rzeczach, ale dla mnie to brzmiało, kurde, wczoraj jak, nie mówię o wszystkich utworach, ale było kilka takich utworów, które brzmiały dla mnie z perspektywy osoby, która powiedzmy by nie znała języka, no to brzmi tak samo jak polski hip-hop na chwilę obecną. O viralowych hitach. Dlatego do czego wracam i zmierzam też w zasadzie. Moja płyta, mordy, która będzie. Oprócz tego, że będzie najbardziej hip-hopowym moim materiałem, to jeszcze będzie zupełnie inaczej brzmieniowo to wszystko brzmiało. I bardzo mnie to cieszy z tego tytułu. Bo założyłem po prostu tendencję, że youtuberzy
mają te same środki co raperzy w zasadzie na dzień dzisiejszy, bo mogą korzystać z tych samych producentów. I ta muzyka brzmi po prostu bardzo podobnie. Nie mulicie, potem jest 14. Mordo mnie nie muli. Ja jestem taką osobą, że... Oła. Że mnie nie muli. I na każdego to może inaczej działa. Rano Krzysztof się mówi, że co do mojego nie odpowiesz. Siemasz Płodzianowski Krystian, tutaj widzę też jest. Łapkę dał. Jest trochę osób, powiem wam szczerze, kurde. 14, prawie 5000. Jak na rapera.